Nie żyje znana kobieta, media obiegły tragiczne wiadomości. W 2010 roku miała lecieć do Smoleniska, przeżyła, bo w ostatniej chwili oddała miejsce innej osobie. Słynna kobieta, krajowe media obiegły wyjątkowo smutne informacje. W 2010 roku miała wsiąść na pokład samolotu do Smoleniska, w ostatniej chwili zrezygnowała i oddała miejsce innej osobie. Ta decyzja uratowała jej życie, informacje o tragedii bardzo nią wstrząsnęły. Znana kobieta, media podały smutne informacje. Krajowe media obiegła informacja o śmierci Ewy Gruner, wieloletniej prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie. Kobieta w 2010 roku znajdowała się na liście delegatów, którzy mieli polecieć z prezydentem na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Kiedy dowiedziała się, że brakuje miejsc dla dzieci zamordowanych w Katyniu oficerów, zrezygnowała z planów i zwolniła przyznane jej miejsce dla innej osoby. Wieści o katastrofie w Smoleńsku bardzo nią wstrząsnęły, zdała sobie sprawę, że cudem uniknęła śmierci. Kiedy dowiedziałam się o tragedii, to pomyślałam, że to jakby mój ojciec z charkowskiej mogiły przemówił, że to jeszcze nie mój czas, wyznała Ewa Gruner w rozmowie z Rzeczpospolitą. Ewa Gruner, wieloletnia prezes Stowarzyszenia Katyń w Szczecinie, to nie był pierwszy raz, kiedy kobieta uniknęła śmierci w Katyniu. Dwukrotnie uczestniczyła w pracach ekshumacyjnych na tych terenach w latach 1995–1996. Jak napisała Rzeczpospolita, w trakcie pierwszego pobytu kobieta doznała ciężkiego zawału i ledwo uszła z życiem. Ewa Gruner była córką Juliana Grunera, więźnia obozu w Starobielsku, a przed wojną lekkoatlety i przede wszystkim lekarza oraz oficera rezerwy Wojska Polskiego. W 2017 roku za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski kobieta została odznaczona Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Od zawsze czczę naszych bohaterów, a zaczęłam, jak miałam 9 lat, a teraz mam 84, powiedziała Ewa Gruner w trakcie uroczystości wręczenia orderu.